Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Piradiusz. No i cóż, błąkamy się dalej po szpitalu, po zmienionym szpitalu, znowu z Marysią. Wróciła do nas, pomimo tego, że jakoś niedawno była jeszcze w nie najlepszym zdrowiu. No ale cóż, wyzdrowiało się jakoś magicznie, cudownie. I cóż, jeżeli pamiętacie, w poprzednim odcinku, zjeżdżając windą, ktoś się zrobił na małego psikusa. I nie wiem, jak to powiedzieć. Byliśmy uczestnikami, w cudzysłowie, teleturnieju pewnego. Cukierek albo psikus. O, to się jakoś tak u nas nazywa. W każdym razie zadano nam 3 pytania, na które i tak nie mogliśmy odpowiedzieć. No ale cóż, zobaczmy, co nas czeka jako nagrodę. Mamy się udać do schowka na 3. piętrze. No i zobaczmy, co nas czeka. Może teraz będziemy musieli odpowiadać? Nie pamiętam. W każdym razie musimy przejść tutaj, a potem przejdziemy do tajemniczych drzwi z wystającymi rękami. Trochę dziwne, makabryczne w tych okolicznościach, no ale to jest Silent Hill, więc można by się tego spodziewać. Okej, dobra, już to pamiętam. Czy coś tutaj jest? Nie, to jest Marysia. Dobra, tu będą nasze odpowiedzi. No to będzie problem. Będzie duży problem, powiem wam szczerze. Na pewno na drugie będzie odpowiedź A. Czekajcie. A nie, 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 dobra, dobra, inaczej. Dobra, to jest tak. Tu są pytania, tu są odpowiedzi. Wiecie co? Prawdę mówiąc, nie znam odpowiedzi na trzecie pytanie. Pierwsze było, jak się nazywa park rozrywki, który jest w Silent Hill, i to było chyba odpowiedź była druga, Lakeside Amusement Park. Czyli druga odpowiedź. Drugie pytanie było, jak nazywa się morderca dzieci, dosyć słynny w uniwersum Silent Hill, i to był Walter Sullivan. Natomiast trzecie pytanie, jak nazywa się droga łącząca któreś dwie dzielnice Silent Hill, teraz prawdę mówiąc nie wiem, nie pamiętam, ale wiecie co? Zrobimy to troszkę inaczej. Może uda się nam zajrzeć na mapie i to zobaczyć. Tylko teraz spróbujmy znaleźć w ogóle mapę Silent Hill. Jest. Tylko, że to chyba nie są te dzielnice. Paleville, Sandford. Tylko, że. No właśnie. Tak jest. Tu mamy Lakeside Amusement Park. Dokładnie tak. A tutaj mamy hotel, do którego też będziemy musieli się udać. Paleville. Jak nazywa się ulica? No dobra. To już i tak nie ma znaczenia, bo nie pamiętam, która to była odpowiedź. Więc będę po prostu strzelał. Mógłbym zapisywać, znaczy mógłbym ładować stan gry i tak się bawić po prostu, ale myślę, że tak będzie uczciwie po prostu. Nie znam odpowiedzi na pytanie. Ale ponieważ tutaj była druga, pierwsza, więc tutaj postawię na trzecią. Nie. Niestety to nie było to. Można jeszcze raz? Nie. Czyli to by było na tyle. No i niestety się nam nie poszczęściło. Użyjmy sobie apteczki, żeby naprawić Jamesa. No i cóż, ruszajmy. Nie wiem, dlaczego nie zapisałem sobie tych odpowiedzi. No ale cóż. Dobra. Teraz tak. Gdzie były drzwi? Musimy się wrócić, to na pewno. Do windy. To było prawdopodobnie drugie piętro, ale zaraz zresztą zobaczymy. O, jest tutaj, okej. Załóżmy na łapkę pierścień. I dobra. Niezbyt przyjemny. Okej. Wpuści nas teraz pani. Ołowiany pierścień. No dobra. Uzyskaliśmy dostęp.
tylko gdzie? W dół, do piwnicy pewnie. Tu mamy kolejne akta. Kogoś? Okej, klucze. Klucze dyrektora do muzeum. Ukryte za jakąś modlącą się kobietą. Czyżby jakaś rzeźba, statua, coś w tym stylu. Prawdopodobnie. Zaraz tutaj wrócimy. Nie przypominam sobie nic z tych rzeczy, naprawdę. Jakoś to takie... Nie chcę tam chyba iść, wiecie? No właśnie. Nie mamy mapy jeszcze. Tam jest trochę za ciemno, za mroczno. Dobra, spróbujmy po kolei. Oj, zamknięte. No to chyba będziemy musieli jednak zejść na dół. Cudnie. Dobra, czekaj, czekaj, Marysiu, czekaj, czekaj. Okej. Gra zrobiła nam psikusa. I musimy tam zejść. I co my tutaj mamy? Wiecie co? Chyba to pamiętam. Chyba wiem, co tutaj będzie się działo. Dlatego ja zapiszę tutaj grę. No dobra. Teraz się zacznie. I nie będzie to przyjemne. No właśnie. Dobra, uciekamy. Ta część nigdy mi nie szła za dobrze. Chodź. Dawaj, 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 biegnij. Właśnie, nasz stary znajomy goni nas. Winda. Jesteśmy blisko, jesteśmy blisko. Dobra. Ej, piramida głowy pozwoliła nam się pozbyć, że tak powiem, balastu. No może nie powinienem tak mówić, ale... No cóż, James chyba powinien zdać sobie sprawę, dlaczego tak się dzieje. Ale zrozumienie przyjdzie dopiero na końcu. No dobra, tak jak Mary, tak straciliśmy Marię. Dobra, James. Biedaku. Albo i nie. Zależy, jak na to spojrzeć. Jesteśmy na parterze. To już jest końcówka tego poziomu. Poziomu szpitala. Grunt, że chłopak się nie załamał. Mając broń w takiej sytuacji... Muszę przyznać, że i tak poszło mi zadziwiająco szybko. Chociaż na wyższym poziomie trudności raczej nie mogłem tego nigdy przejść. Dobra, szukajmy, szukajmy drzwi, a znajdziemy
Któryś otwarty na pewno. Dobra, z zapisu zaraz zrobimy użytek, ale jeszcze tu są drzwi jakieś. Całkiem normalny zdawałoby się pokój. Normalny w porównaniu z pozostałymi w tym szpitalu. Znaleźliśmy książkę, starą książkę o historii Silent Hill i coś jeszcze. Czy to jest jakaś mapka? Tak jest. No cóż. Dobra. Ten, kto nie jest wystarczająco odważny, by spojrzeć w ciemność, Włodchłań, ten nie jest wystarczająco odważny, by spojrzeć w siebie. Czy coś takiego? W każdym razie ma to sens, biorąc pod uwagę historię Silent Hill, a właściwie historię Jamesa. Dobra. Mamy nowe miejsca do zwiedzenia. Mamy klucz do szpitala i mamy Laurę. Klucz do wyjścia, zdaje się, dostaliśmy. Fuj, co to jest? No cóż, ktokolwiek tutaj pracował, miała bardzo dziwny gust, jeśli chodzi o obrazy. Coś jeszcze możemy tutaj zabrać? Nie. No dobra, to wyjdźmy stąd i jeszcze przeszukajmy pozostałe pomieszczenia. No i wreszcie opuszczamy szpital. Wygląda na to, że będziemy poruszać się teraz po Silent Hill nocą. No dobra, wszystko jest pozamykane. Tak jest. Wszystko pozamykane. Czy coś jeszcze zostało? Jeszcze dwie pary drzwi. Trzy pary drzwi. Dobra. I już naprawdę wychodzimy. Tylko gdzie te drzwi były? Boże, wiecie co? Zakręciłem się, zapomniałem. Okej, tutaj do pokoju egzaminacyjnego. Zapewne będą zamknięte, już tutaj raczej nie mamy czego szukać. I jeszcze para drzwi chyba tu. I to chyba tyle. Nie, jeszcze do pokoju doktora. Te drzwi dziwne. Tutaj zaznaczone są na mapie drzwi. Ale nic tam nie ma. Okej. Okay. Dobra. No dobra. To by było chyba na tyle. W takim razie możemy już zapisać sobie grę. I jeszcze tylko zajrzę. Zajrzę na nasze cele. Chociaż widzieliśmy, gdzie pobiegła Laura, więc powinniśmy się pewnie kierować w jej stronę. No ale dobra. Gdzie jest mapa Silent Hill? Dobra. Mamy tak, na pewno mamy Lakeview Hotel. I no właśnie, gdzie jest... Okej, co my tutaj mamy? Szpital jest... Na pewno mamy tutaj pójść. Tylko nie wiem, gdzie jest szpital. No ale dobra. Jakoś po ulicach tam dojdziemy. I klucz jeszcze jakiś mamy tutaj zdobyć. Okej. Dobra. Właśnie tak. Jamesa dopadają wyrzuty sumienia. I
wątpliwości. Dobra, w takim razie ruszajmy. Pożegnajmy szpital ostatnim spojrzeniem. I znowu zerknijmy na mapę, nic nowego w sumie. Ale muszę się upewnić... Aha, jesteśmy tutaj, czyli w takim razie musimy potem skręcić w lewo i podejrzewam, że w prawo. Chyba tak. Chyba jakoś tak. Chyba tutaj. Tutaj będziemy musieli przejść. O ile oczywiście nie nadziejemy się na jakieś dziwne zbiegi okoliczności, dziwne blokady, dziwne osuwiska, drogi. Dobra, trzeba przyznać, że Silent Hill jest bardzo... bardzo klimatyczny nocą. I czemu ja cały czas mówię dobra? Pielęgniarki wydostały się ze szpitala. No nie będziemy sobie nimi zawracać głowy. Dobra, mieliśmy iść na lewo. Ale tak z drugiej strony jestem ciekawy, co jest tutaj. A, widzicie. Warto czasem zboczyć się z wyznaczonej drogi, żeby zdobyć co nieco. I czy coś jeszcze? Chyba nie, chyba to już wsio. Chyba podążają za nami. A jeszcze coś jest. Ampułka i pociski. Dobra, bardzo fajnie. I znowu powiedziałem, dobra. Chyba będę musiał się tego oduczyć. Odejdź ode mnie, szkaradna kobieto. Boję się, że po drodze coś ominę. Dlatego tak chyba będę latał od miejsca do miejsca. Trochę po skosie. Chociaż nie pamiętam też, żeby tutaj coś było specjalnie ukrytego, no ale wielu rzeczy najwyraźniej nie pamiętam, jeśli chodzi o tę grę. Dobra, teraz o ile dobrze pamiętam, znowu powiedziałem dobra. Ojej. Skręcimy sobie w lewo. Chyba, że tutaj były drzwi. Ojej, to nie tak miało być. Drzwi były tutaj. Czy tutaj? Dobra, skręcimy. Znowu powiedziałem, dobra. Skręcimy w każdym razie chyba w pierwszą w prawo. Jeszcze zerkniemy tutaj, że jest otwarte. Nie. Ale znaleźliśmy, właśnie, znaleźliśmy jakieś ciekawe rzeczy. I nigdy tutaj nie byłem. Nie wiem dlaczego. A dzień dobry pani. Sobie uciekamy, zaoszczędzimy trochę siły. Myślę, że przyciąga je światło. Tak jest. Tak to wygląda. Ach, dla rozluźnienia atmosfery jedną sobie zabijemy. Dobra, teraz i znowu powiedziałem dobra. Chyba zamontuję sobie, nie wiem, jakiś taki bzdyczek elektryczek, który będzie mnie raził za każdym razem, kiedy powiem dobra. Na szczęście to już koniec tego odcinka, więc więcej nie będziecie musieli tego słuchać.
Jeszcze tylko się rozejrzymy. Tam coś jest. Tam coś jest na pewno. Ale my mieliśmy iść w tą stronę. Ale ja nie chcę też niczego ominąć, no. Gdzie my jesteśmy? Zgubiłem się. Jesteśmy na ulicy Saula. Niejakiego. Więc zobaczmy, co się tutaj znajduje. Kolejne drinki. Myślę, że jesteśmy dosyć dobrze wyposażeni, także nic tam nas nie powinno zabić. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jakiś dziwny tunel. Dziwny tunel i chyba możemy przez niego przejść. Tylko wydaje mi się, czy ten tunel był trochę inny. Okej, tak, to jest ten tunel. To jest ten tunel, o którym myślałem. Tutaj nic nam nie zrobi krzywdy, ale... Ale zobaczycie... Są. A nie, one robią krzywdę. Dobra, to uciekamy w takim razie. Okej, postać zwana Mandarynem. I trochę tego tutaj jest. Tak jest. Kolejna podświadoma. Jakby to nazwać? Kolejny podświadomy twór Jamesa. My tu już kiedyś byliśmy. Tutaj powinna stać przyczepa? Dobrze? Tak jest. I będziemy mogli przejść... Tutaj... Przez te drzwi chyba też moglibyśmy przejść bez problemu. One się otwierają tylko w nocy. Jeśli dobrze pamiętam, oczywiście. I apteczka. Jakimś magicznym sposobem znalazła się tutaj apteczka, której wcześniej nie znalazłem. I sobie zapiszemy grę i tu się z wami pożegnam, moi drodzy. Czyżby już? Dobra, wygląda na to, że już. Ach, ja się z wami żegnam. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. I postaram się nie mówić więcej, a przynajmniej ograniczyć mówienie słowa dobra. Na razie.